Witajcie na kanale DCFix Polska. Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób możecie wykonać, odświeżyć segregator. Ja kupiłam takie segregatory w Ikei. Są także wersje ze sklejki. A ponieważ lubię bardzo kolor zielony i najbardziej odpowiadały mi segregatory w tym kolorze, niestety nie mogłam ich znaleźć, postanowiłam wykorzystać do tego folię DCFix. Folia samoprzylepna DCFix, bardzo łatwa w obsłudze, że tak powiem. Świetnie nanosi się na wszelkie gładkie powierzchnie. Możemy z niej wyczarować mnóstwo rzeczy. I dzisiaj właśnie skupimy się na takim oto segregatorze. Wcześniej przygotowałam już taki segregator, oklejając go folią DCFix. Wygląda to następująco. Zdecydowałam się, że kolejny segregator Ordner będzie oczywiście w kolorze zielonym, ale być może wybiorę inny deseń. Być może będzie to jednolita zieleń. W tym celu przygotowałam właśnie takie folie. Tutaj mamy folię DCFix, taką groszkową, białe kropki i kolejna jednolita matowa zieleń. I zabieramy się do pracy. Jak widzicie, jako stanowisko pracy wykorzystuję stolnicę, ponieważ będziemy ciąć, będziemy posługiwać się nożem tapicerskim, aby nie uszkodzić żadnej powierzchni, powierzchni stołu, powierzchni mebla, powierzchni podłogi, zdecydowałam się właśnie na stolnicę. Do wykonania takiego segregatora bardzo przyda nam się linijka. Będzie świetny nóż tapicerski, ekierka i w zasadzie to wszystko. Oczywiście ołówek, dobrze naostrzony ołówek. Przydaje się także centymetr krawiecki. Na początku obmierzamy wysokość segregatora. Dobrze dodać do tej, przepraszam, tutaj wykorzystamy normalną linijkę. Dobrze dodać do całej wysokości segregatora około 1 cm więcej, więc tutaj mielibyśmy praktycznie 30,5. Weźmiemy sobie 31,5. Zapisuję sobie tutaj 0,1 cm. Tak. No i teraz oczywiście to była wysokość, teraz szerokość. Tutaj mamy ułatwione zadanie, bo segregator jest jeszcze w takiej formie złożonej. Odmierzamy sobie 33,2 razy 2, 66,4. Proponuję też dodać około centymetra, więc 67,5, żeby zaokrąglić. Następnie bierzemy sobie taką folię. Ja wybrałam tą w kroszki. Tak oto mamy już żądany kawałek folii DCFix i przystępujemy do oklejania. Proponuję, aby zacząć od tej krawędzi, pamiętając o tym, że zostawiamy stosowny zapas. Warto też tą krawędź ciętą fabrycznie, że tak powiem, odpowiednio domierzyć i nanieść. Tutaj nam się to przykleiło, nie ma z tym problemu. Delikatnie podważamy, odciągamy. Folia tak naprawdę, klej tej folii zaczyna wiązać po kilku godzinach, więc w przypadku jakichś małych wypadków, nie ma z tym problemu. Tutaj przejeżdżam delikatnie folią po jej krawędzi. Przydatny jest też taki przyrząd, ja go nazywam gładką. Pozwala pozbyć się wszystkich pęcherzyków powietrza
mogą trafić między powierzchnię, którą oklejamy, a folię. I sukcesywnie ściągamy folię ochronną, wygładzając jednocześnie powierzchnią segregatora. To widoczne załamanie to jest ten punkt, w którym ten segregator będzie się zginał. Ja może proponuję jednak, aby załamać wcześniej tą krawędź, więc ściągam sobie jeszcze raz folię zdecydowanym ruchem, tak. I wyznaczę sobie tą krawędź jednak. I teraz możemy w sumie pracować już w ten sposób z tą folią. Mamy wyraźną krawędź. Zaznaczamy ją. I moją tak zwaną gładką. Równuję powierzchnię. Pozbywam się wszystkich mechurzyków powietrza. Tutaj następna krawędź, którą wyrównuję za pomocą gładki. I za chwilę będziemy odrywali film zabezpieczający. Proszę bardzo. Tak. Zmieniając metodę oklejania. Znowu gładka. I sukcesywne pozbywanie się folii. I usuwanie spodnich pęcherzyków powietrza. Dodam jeszcze, że to narzędzie, które ja nazywam gładką, można oczywiście dostać w każdym miejscu, gdzie sprzedawane są nasze folie, folie DCFix. Tu dochodzimy znowu do krawędzi. Proponuję przed oklejeniem jej załamać ją. Więc ściągamy. Jak widzicie, folia świetnie odchodzi też. Trochę siły trzeba w to włożyć, w zależności od tego, czy próbowaliśmy już ją związać powierzchnią, czy nie. Tak. I wcześniej załamujemy krawędź. Pamiętajmy o tym, że chcieliśmy tak naprawdę długość całej folii, więc ona nam się teraz mogła tutaj skleić, tak jak mi się to stało. To też nie żaden problem. Klej jeszcze tak naprawdę na 100% nie pracuje, więc odciągamy sobie tą powierzchnię. Świetnie. Świetnie. I nie martwmy się, że to tak brzydko nam wygląda, ponieważ to będzie miejsce, w którym odetniemy. Świetnie. I nakładamy tutaj, wyrównujemy ponownie krawędź. Pozbywamy się pęcherzyków. I nakładamy folię. Musimy pozbyć się nadmiaru tej folii. Robimy to za pomocą znowu noża tapicerskiego. Przykładamy go dokładnie do brzegów, które chcemy, do brzegów segregatora, które chcemy wyrównać do tej samej długości z folią. Znaczy folię dorównujemy. W przypadku tych brzegów ja sobie wcześniej pozbędę się nadmiaru, który nie pozwala widzieć mi kantów, które mam dociąć. Tak. I przy
przejeżdżam zdawanym ruchem na granicy segregatora, pozbywając się nadmiaru folii. Czasami trzeba to poprawić. Dociskam we wszystkich miejscach, w których pozostał nadmiar folii, minimalny nadmiar folii. Docinam je i usuwam. Tak oto udało mi się w niespełna 15 minut stworzyć kolorowy segregator, który w przyszłości zagości na półce właśnie z tym kolegą. Mam nadzieję, że Wy także pokusicie się o taką zmianę wszystkim, którym zależy na estetycznym wyglądzie Waszego pomieszczenia, wszystkim, którzy chcieliby nadać takim elementom wystroju swój taki osobisty touch, osobisty wyraz. Myślę, że folia Decefix nadaje się do tego świetnie, jest bardzo łatwa w użyciu, jak widzieliście tutaj. Potrzeba trochę czasu, wyobraźni. Do dzieła!